Siema, z tej strony Jake. Kolejny odcinek z Gothica 2. Noc kruka. Musimy sobie oczyścić tą południową wyspę bodajże, z tego co pamiętam. Delikatnie sobie tylko ściszę. Dobrze. Ostatnia próba wydaje mi się, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że nie była dość jakby skuteczna. Zobaczmy tylko sobie, jakie tutaj mamy statystyki. Zręczność 38 i siła 45, dobrze. Teraz musimy iść troszkę pod siłę. Tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza. Kusza 30. Obrażenia od kuszy 45, czyli ciut więcej, o 10 punktów obrażeń więcej zadaje ta broń. Ognisty łuk 50, to tam ciul. O, możemy też lekką kuszę założyć i mamy obrażenia 60. Bardzo fajnie. Zostawmy sobie w takim razie na razie kuszę. Spróbujmy za pomocą kuszy zrobić cokolwiek temu jaszczurowi. Może teraz się uda. Zapiszmy sobie tylko jeszcze na nowym tutaj save'ie. I nazwijmy go J15. 15 odcinek. Dobrze. I zobaczmy. Czy to coś da? Czy zadamy jakieś większe mu obrażenia? Nie. Nie opłaca się, dobrze, od razu nawet nie ma co próbować. Nie ma co próbować dalej, bo tylko marnowanie odcinka, tak na dobrą sprawę. A, właśnie, w ogóle o której godzinie ja zacząłem? Kochanie, która jest teraz godzina? Do której? Dobra, jak będzie w pół do 11, to daj mi znać, ok? Dobrze. Dobra, już wiem. Okej, to sobie na razie schowajmy. Zobaczmy w takim razie ewentualnie jeszcze... Bo pamiętam z tego, co ostatnio nagrywałem, że miałem zamiar użyć... miałem zamiar użyć sobie jakiegoś spela, żeby zamienić się w potwora. Dobra, a jeszcze inna opcja. Mamy też pas, który dodaje 5 punktów do... 5 punktów siły, za mało. No to, a mamy taki pas. Dobra, okej. Wszystko jasne. Zdejmiemy sobie pas ten tutaj najemnika. Troszkę na tym stracimy, jeśli chodzi o naszą odporność na uderzenia i ugryzienia i tak dalej. Ale założymy sobie pas siły i założymy sobie dobry miecz. No jakby 15 różnicy, tak? 15 punktów różnicy w porównaniu do tego krótkiego wilczego kła. Więc teraz sobie jeszcze raz zapiszmy i spróbujmy go rozwalić dobrym mieczem tego jaszczura podłego, złego, zielonego. Chodź jaszczurze, pojedynczo proszę. Dobrze, okej. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Nie chciałbym, żeby też ten drugi podchodził, a właśnie to robi, już mi się to nie podoba, więc uciekamy póki co. Au. Dobrze. O nie, ten tutaj się teraz będzie z nimi bił. Zaraz go zabiją. I tak to się właśnie skończy. Dobra, bez sensu. Jeszcze raz. Jeszcze raz, aż do skutku. Bo musimy jakoś oczyścić tą plażę. Tylko ja bym chciał, żeby on sam do mnie podszedł. Jeden, a nie, że we dwójkę z tym drugim swoim kolegą. O. Ten tu już tam nie syczy. Ten drugi mnie zaraz zobaczy. No i teraz popróbujmy. Dobrze, może w wodzie będzie łatwiej go rozwalić, ponieważ ma tu mniejsze... Albo i nie ma mniejszych ruchów wcale. Chodź. Tak idziemy równo łeb w łeb praktycznie. No, jest to troszkę dość monotonne i długie, ale za to skuteczne, bo przynajmniej uda nam się go na pewno rozwalić. Dobrze, 120 doświadczenia więcej. Niczego tu nie znajdę. Nic nie ma na ten moment tam. Może właśnie pijmy te pozjonki. Okej, zapiszmy raz jeszcze. Z topielcami nam pójdzie lepiej chyba, z tego co pamiętam. Wtedy jakoś je rozwalaliśmy nawet. Z pomocą wilczego kła. Ale ja bym chciał tylko się pozbyć jeszcze tego cholernego jaszczura. Spróbujmy to zrobić w ten sposób.
Chociaż nie, dobra, to był głupi pomysł. Cofnijmy się troszkę od tych topielców. No, chodź tutaj, panie. Chodź tu, panie jaszczurze. Dobrze. No, dość ciężko z tym idzie ogólnie. Bo prawie mnie zabił, tak na dobrą sprawę. Ale myślę, że najgorsze za nami. Po tej stronie nie, przepraszam, nie. Wcale nie jest najgorsze za nami. Teraz dopiero sobie przypomniałem, co się czai wewnątrz tej jaskini. Wydaje mi się, że najgorsze dopiero jest przed nami. I że bez magii chyba sobie nie poradzimy, niestety. No i... O, dobra, wszedł krytyk, dobrze. Tak powinno być za każdym razem. Chodź tu, jaszczurze. Troszkę cię odgonimy. I teraz spróbujmy się zmierzyć. O, o, tak powinno być za każdym razem, o to chodzi. I dzięki temu jako się tak odda spokojnie w tą grę grać. A nie, że człowiek się irytuje, bo nie może zabić jednego durnego jaszczura na przykład, tak? I próbuje 5000 razy. No, panie! Dobra, okej, udało się. Ej, znowu marnowanie potionów. Straszne to jest, naprawdę. Tyle tego trzeba wypić. Okej, zapiszmy raz jeszcze. Save 15. Zobaczmy, co tam w środku się czai. No tak, no właśnie. I teraz pytanie, jak my to rozegramy? Z czym my możemy go zabić? Lodowa strzała, bryła lodu. Może zamrozimy go sobie? Może wtedy jakoś damy radę? Okej, dobra. I zobaczmy, czy uda nam się go mieczem szybko... No nie wiem, chyba coś mi się zdaje, że on... Ten lód przestanie istnieć. Znaczy, rozmrozi się. I nie zdążymy go skasować. No właśnie o tym mówiłem. A może? Dobrze! Okej, super, poszło. Za pierwszym razem. Zbieramy to wszystko z niego. Troszkę szkoda tego spela, ponieważ... przydałby się on na pewno na lepszych przeciwników, bardziej niebezpiecznych, ale może akurat się tak stanie, że będziemy wtedy sami bardziej tacy, no, silniejsi i może to ten przeciwnik będzie właśnie musiał wtedy się martwić o to, żebyśmy to przypadkiem my go nie zabili. Dobra, teraz tak. Na czym to się wtedy jakby skończyło? Porcja grogu. Dobra. To już chyba mamy za sobą. Musimy teraz dać tutaj znać temu jeszcze Morganowi o tym, że oczyszczyliśmy wyspę, ale w sumie może najpierw udajmy się jeszcze na północną część. Nie powiedział nam o niej, że jest oczyszczona. I nie pamiętam dokładnie, czy to on w ogóle zlecił nam zadanie oczyszczenia również północnej wyspy, ale możemy plaży, nie wyspy, co ja gadam. Ale i tak się tam możemy udać. Dobrze, tutaj sobie ten gościu ćwiczy, bons. Punktów doświadczenia nie posiadamy, bardzo nieprzyjemnie, bardzo niefajnie. Bo są one nam bardzo potrzebne w tym momencie. Troszkę się zastaliśmy z tym wszystkim. Dobra, ale mniejsza. Mamy cholerne, ogniste jaszczury. Chyba się jednak zmienimy w coś, co jest tak coś czuję. Dobrze, ognisty jaszczur, przemiana w ognistego jaszczura. Warga, to może być troszkę ciężkie. No dobra, spróbujmy wargiem. Czy uda się? Zobaczmy. Znaczy tego zwykłego jaszczura to oczywiście, że na pewno go rozwalimy. Ale no to nawet nie ma co o czym tu rozmawiać, nie? Ale w sensie chodzi mi o te ogniste, bo one są, kurde,
One są silne, naprawdę są silne. Jeszcze jak zionie ogniem, to już w ogóle. No właśnie, o tym mówię, no to... No to... No właśnie. Nie, dobra, dobra, nie, bez sensu. Już widzę, że to jest przegrana sprawa. Ale spróbujmy sobie zamienić się jeszcze w ognistego jaszczura również. Może wtedy pójdzie. Dobrze, ognisty jaszczur. Ognisty jaszczur kontra ognisty jaszczur. I zobaczymy, co z tego starcia wyniknie za chwilę. No, schodzisz, pan? Okej, dobra. No i spróbujmy. No tak. Za bardzo nic konkretnego z tego nie wynika. Czyli to też nie przejdzie. No i co teraz? Można by spróbować w niego wydać 5000 pocisków, strzał znaczy się, ale strasznie to no monotonne wtedy jest. No tak ze zwykłym jaszczurem jeszcze to uda się zrobić jakoś, tak z tamtym już może być ciężko. Tak powoli, powoli da się ich ubić, ale nie wiem co z tymi ognistymi zrobić, to jest troszkę gorsza sprawa już. No chyba, że wrócimy tu później, tylko szkoda, bo moglibyśmy to od razu zrobić, skoro już tu jesteśmy. No i po problemie. Zapiszmy. Spróbujmy wykończyć jeszcze tego ognistego. Czy my tu możemy wejść w ogóle? No tak zaskoczyłem gwałtownie. Dobra, jakoś wyleciliśmy. Okej. Nie wiem, czy taki zasięg mamy w ogóle, żeby go trafić z tej odległości. Choć nie sądzę, żebyśmy mu jakoś dużo bardzo obrażeń zadali. Skoro ani warka, ani sam ognisty jaszczur, w którego zamieniliśmy się, nie dali rady, to dlaczego durny łuk albo kusza miałaby coś tutaj takiego... Aha, nie ten. Coś takiego zdziałać. No dobra, no zobaczymy. Coś tam zabiera, ale... To też jest takie... Trochę to potrwa. Czy my mamy jakieś inne... Nie wiem, fajne tutaj... Czary na nie? Duża burza ognista. Błyskawica. Szkoda marnować. Zacięły się chyba. Światło. Grom. Co ten grom robi? Aha, to będzie po prostu... deszcz, jakby lodu, coś takiego. Spróbujmy jeszcze z tą kuszą, bo troszkę mnie denerwuje, że one tak drą mordy. A co, jakaś inna? Nie, nie ma innej kuszy. Kurde. No, jeszcze zjechałem. No, bo one raz mnie tutaj dźgną i jest po mnie. Nie ma co. Jest jeszcze jeden sposób. Można spróbować zebrać je w jedno miejsce i wtedy użyć gromu. Tylko nie wiem, czy jest tu takie miejsce, do którego moglibyśmy w tym samym momencie zebrać jednych i drugich. Dobra, mam tutaj na razie ich trzech, spróbujemy ich tak rozwalić. Trochę to trwało ogólnie rzecz biorąc, bo doprowadzenie ich tutaj zajęło strasznie dużo czasu. No i zobaczmy, czy to coś w ogóle dało. Okej, trafiło w jednego, super, naprawdę, no mega, no.
Okej. Trochę, że tak powiem, słabo. Ale lepsze to niż nic, nie? Zawsze coś tam... Możemy ich rozwalić w miarę. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. W sensie liczyłem na taki efekt, że rzucę jednego spela i zabiję wszystkich czterech. Tymczasem musiałem rzucić dwa spele i nie zabiło... Zabiło tylko jednego w sumie, to... Też... Szkoda gadać. Dobra, zamknij mordę, bo już naprawdę... No co ty bez jej robisz? Czemu nie strzelasz? Co, już nie masz? Przez chwilę mi przestał strzelać w ogóle. Okej, dziękujemy. Został jeszcze jeden. Może jednak sobie założymy z powrotem nasz łuk. Jakoś nie mogę się do tej kuszy przekonać. Dobra, mamy łuk. Zapiszmy teraz tą grę. Został nam jeden ten ognisty jaszczur cholerny. Nic tu nie ma. Okej. Dobrze, zajrzyjmy do tej jaskini tu jeszcze, która była. A, tu jest posąg Beliara. Proszę bardzo. Coś takie znajdźki będą, czy nie? Nie, nic takiego tu nie ma. No dobra, posąg Beliara był. A tymczasem... Tymczasem może zrzućmy sobie na tego jeszcze gnoja. Tu mieliśmy ten... Błyskawice, to chyba było to. Dobra, zobaczmy co to mu w ogóle zrobi. Wypijmy potionek na manę, potionek na życie. Zapiszmy i do dzieła. Okej. Okay. W ogóle fragment troszkę jak nagrywałem tego gotika wyciąłem, ponieważ to były te moje męczarnie i w ogóle starania się... O kurde, szkoda, że dwóch nie mam. Starania się zniszczenia tych wszystkich jaszczurów, zabicia. Ej, nie chciałem wam po prostu też przeciągać tego nagrania. Żeście tego się wynudzili na tym odcinku. Dobrze, błyskawica okazała się niestety mało skuteczna. Znaczy, zabrała mu połowę życia, ale... Duża burza ognista. A gdyby tak rzucić tą dużą burzę ognistą? Szkoda mi bryły lodu. O nie, brakuje mi many. Punktów, znaczy nauki za mało. Nie, bo to jest ognisty potworek, więc to raczej nie. Co możemy innego zrobić jeszcze? Deszcz ognia. Uśpić raczej go nie możemy, zostało mu niewiele życia, tylko nie wiem jak tutaj teraz go właśnie zrobić. Spróbujmy wejść na jakąś skałę jeszcze ewentualnie i z góry go rozwalimy. O ile nasz Bezi będzie chciał współpracować z nami. O! Dobra, okej. Okay. Udało się. Nie jest źle. Teraz można to jakoś zrobić. Jak już stracił połowę życia. Dobrze, okej. Okay. Tylko szkoda, że strzały się odbijają, nie? Super byłoby jakby celował w tego jaszczura, a nie w... No. Nie w skałę. Gdzie on jest? No Bezi, co ty robisz? Jezus Mario. Aha. No to się troszkę za szybko chyba ucieszyłem. Rozwalisz go. No i znowu taka zabawa troszkę w strzelanie. Pójdzie tym razem, czy znowu będzie okrążał tą całą skałę? No to... Okej. Może spróbujemy też tutaj te przywołać jeszcze, ubić. Może się z nimi nie pójdzie szybciej. Został w dupę. No teraz się strzała zbugowała jeszcze na dodatek. Okej, okay, gdzie jest ten czerwony?
Chciałbym bardzo wiedzieć. Okej, gdzieś tutaj się czai. No z tymi idzie szybciej na pewno. No znowu pokrążają tą skałę. Co oni robią w ogóle? Okej, dobra, ubiliśmy tamtego. Pięknie. Teraz możemy w sumie zaraz zeskoczyć stąd i spróbować je rozwalić wręcz. Tylko boję się, że z dwoma sobie nie poradzimy. Raczej na pewno sobie nie poradzimy. Nie no, z tymi jaszczurami, z tymi strzałami to spoko całkiem, nie? Bo dużo, dużo im zabieramy ogólnie życia. No chyba, że robi Bezzi coś takiego jak teraz. Jeb w skałę. No, co oni robią? Zapiszmy. Dobrze, zeskoczymy sobie. Hic. O kurde, o kurde. Ło, ale dużo zjechaliśmy im życia. Nie zauważyłem, że ten drugi też miał połowę zjechaną. Dobra, Jezu, w końcu, Boże. Spędzić nad tym prawie 20 minut to jest po prostu masakra, nie? Okej, uleczmy się. Uleczmy się. Noc w ogóle już zapadła, księżyc na niebie się pojawił, a my jeszcze dalej nie mamy tej plaży oczyszczonej, bo coś jeszcze sobie siedzi w jaskini. Dobrze. Co tutaj mamy? Złoty kompas. Złoty kompas ten tego pirata. Kapitan Greg go zakopał w tym miejscu. A tymczasem zajrzyjmy do jaskini jeszcze. Zanim wrócimy z powrotem. Jeszcze jeden zapis. Mam nadzieję, że z tymi stworkami w środku pójdzie szybciej. Okej, na razie weźmiemy sobie dwóch. Dwóch zombie weźmiemy sobie, zabijemy. One nie są takie złe, bo nie wykonują aż takich szybkich ruchów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, nawet tu w miarę jedziemy. Tylko strasznie dużo biją, jak już uderzą w końcu. A, nie ma, nie ma, nie. Nie, nie, nie. Dobra, prawie było. O nie, o właśnie o tym mówię. No one dość w miarę dużo biją. Okej, wycofujemy się, chciałem powiedzieć, nie zdążyłem. O nie, 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 panie. O nie, 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 nie. Okej, dobra. I zjedźmy sobie ich do końca już. Pięknie, pięknie, dobra, dwa pod rząd. I teraz jeszcze jeden został. Czyżby herszt, bo taki ciut twardszy. Szefu, zombie. O, z nimi to tam śmiesznie, one w ogóle nic nie biją. Chyba jakiś szefu, no bo... jest o wiele twardszy od tamtych. Ciekawe skąd tu się te zombie w ogóle wzięły. Dobra, a też 200 tylko. Niczego tu nie dostaliśmy znajdę. Doświadczenia. Okej, pierścień. Złoto, złoto, złoto. Jeszcze więcej złota. Tu mamy jakieś miksturki. Topór. Mikstura kolejna.
I pierścień. Amulet, przepraszam. To nie był pierścień, to był amulet. Mikstura. Kiepski długi miecz. No właśnie, ten kiepski długi miecz. Jakie on ma statystyki? Lepsze niż ten nasz. Chociaż... No nieważne. Dobrze, te zombie też nic nie mają. Tym oto sposobem oczyściliśmy w końcu północną plażę. I teraz wrócimy sobie do obozu piratów, prześpimy się. I pójdziemy sobie do kanionu. Troszkę nas tam roboty czeka, jest tam bardzo dużo różnych potworków. O, w sumie to nawet nie do kanionu, tylko najpierw sobie pójdziemy jeszcze do doliny. Nie, nie do doliny, sorry. Tam jak był ten taki pirat, pamiętacie? Drwal. To do niego sobie pójdziemy. Bryłka złota podnieśliśmy. Nie pajacuj bez i wychodź tej wody. Dobrze. No, piraci sobie siedli koło ogniska, jak miło. Prześpijmy się może tutaj w tym domku. Skipa chyba. Dobrze, odpoczęliśmy. Grog skipowi oddaliśmy już chyba, tak. Dobrze. Teraz oddajmy Brandonowi. A nie, to nie ono. Garrett. A to twój kompas. Oto twój kompas. To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. Wielkie dzięki. Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Dobrze. Mój problem. A co ty tam masz w ogóle na sprzedaż? Pohandluj. Pewnie mało interesujące nas rzeczy. Nie mogę mu pomóc. Chyba tak. Dobra, nie, na razie to sobie zostawmy w spokoju. Nie mówię. Możemy jeszcze powiadomić tego tutaj jednego gościa, że plaże zostały oczyszczone. Lag. Dobrze, Morgan. Panie Morganie, wykonaliśmy zadanie. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oto twoja zapłata. Okej. Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Na razie nie. Znajdź sobie jakąś koję i zdobądź solidną butelkę rumu. Okej, czyli... Z północną plażą dostaniemy... Ach, to jest trunek. Z oczyszczeniem północnej plaży dostaniemy zadanie faktycznie, ale dopiero od innego pirata. Lecimy teraz sobie na szybkim śledziu do kanionu. Nie, do tego pirata Drwala, dopiero potem do kanionu, tak jak mówiłem. Tam też jeszcze możemy troszkę sobie nadrobić jak spa. Okej, skręcimy sobie... Jeszcze nie. Tu sobie pójdziemy prosto. I zaraz tutaj będzie... No właśnie, tu jest nasz Drwal. A raczej był, już go nie ma. Wejdziemy sobie do góry teraz. Po tych tutaj półkach kamiennych. A nie, tu jest ten Drwal. Owen. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Należysz do bandytów? A wyglądam na takiego? Nie. Sądząc po wyglądzie, jestem skłonny uwierzyć, że przybywasz z daleka. Co to za gościu? Co się dzieje? Mój kompan Malcolm gdzieś zniknął. Zostaliśmy zaatakowani przez topielce. Trochę ich było, więc zwialiśmy do jaskini. Niestety, jedna z tych bestii przylazła za nami. Malcolm rzucił się, żeby ją odpędzić i wpadł razem z nią do jakiejś... jamy. Wylądowali w wodzie, bo słyszałem chlupnięcie. Przez chwilę słyszałem odgłosy walki, a potem zapadła cisza. Nie wiem nawet, czy Malcolm żyje.
Jak mogę zejść do tej rozpadliny? Trzeba albo zejść po ścianie, albo zeskoczyć. Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. Nie pamiętam tego typa w ogóle, kompletnie. No wyłowczą skórę. Okej, zatem skoczymy sobie tak czy owak, tak jak właśnie on mówił. Skoczymy sobie tutaj. Nie, lagi, Boże, wykończą mnie. Zapiszmy tylko sobie. I hit hop. Okej, premia za wyczyn plus 100 doświadczenia. Wypłyń Bezi na powierzchnię, bo chcę się rozejrzeć. Dobrze, i teraz pod wodę. Bezi. Pod wodę mówię. No. Okej, tu mamy. Płyniemy sobie w tą stronę. I na powierzchnię zobaczymy, co tutaj nas czeka ciekawego. Jesteśmy w jakiejś jaskini, mamy topielce, będzie trzeba je ubić i mamy prawdopodobnie zwłoki Malcolma. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wcześniej on tutaj był. Chodźcie topielce, a w sumie jeden tylko. Podejdziesz? One nie są mną w ogóle zainteresowane, czemu? One jedzą Malcolma, o! Znowu! Dziwny jakiś ten topielec. Okej. O Jezu. Ale go zjechaliśmy ładnie. Bezi, bo normalnie szał dostanę z tobą. Pięknie, okej, super. Już myślałem, że umrę i będzie trzeba jeszcze raz skakać. Dobrze, Malcolm. Kamienna tablica walki bronią dwuręczną. Piły, po co? Aha, dobra, bo to był drwal chyba też. Pochodnia. Grek, co? Jaki Grek? Co ja gadam? Zarzewiało topór. Grok, a nie Grek. Ciemny grzyb. Okej, zobaczmy tylko, co tu jeszcze jest. Ciemny grzyb, tutaj coś sobie rośnie. Star krystaliczna. Skała krystaliczna. Nie umiem czytać. Ciemny grzyb, tutaj mamy siarkę. Okej, bryłka złota. Jeszcze więcej tych bryłek. I to by było na tyle. Chyba tu jeszcze jest złoto. Ciemny grzyb. Dobrze. Wypijmy sobie teraz znowu te miksturki. Miksturki lecznicze. Zobaczmy, jak stoimy tutaj. Brakuje nam 1000 doświadczenia do kolejnego poziomu. Wtedy sobie chyba znowu pójdziemy w siłę. Jednak ta siła się przydaje mimo wszystko. No albo ewentualnie możemy dalej iść pod zręczność. To może będziemy mogli używać lepszych łuków. Zadawać wtedy większe obrażenia dzięki łukom. Okej, tu mamy jeszcze jakąś jaskinię. Musimy do niej sobie zajrzeć. Ponieważ coś tam napotkamy ogólnie. Znajdziemy. Dobrze. No i mamy zwłoki Henka, stara moneta, Angusa, pierścień Morgana. Pierścień zdobiony jest mnóstwem przepięknych run. Premia do walki bronią jednoręczną 10. To jest mega fajny pierścień, ale niestety będzie trzeba go oddać. Bardziej mnie zastanawia fakt, dlaczego nie możemy sobie tego topora wziąć fajnego i jego i tego tutaj pirackiego Cordelasa. Szkoda. Okej, tu sobie zejdziemy. Dobra, chyba jednak nie. Podpłyńmy kawałek i musimy teraz się górą przejść. O nie, tu jest jeszcze jakiś jaszczur, słyszę go. Bardzo niedobrze. Gdzieś się tam się cwaniak ukrył. Dobra, zapiszmy. Nie chciałbym teraz zginąć.
jakoś tutaj, jaszczurze. Dobrze, teraz sobie go możemy szybko zjechać. Pięknie. Tu mamy jakiś łuk jeszcze i strzały. I jakiś spell. Pozbieramy sobie, na pewno to się przyda. Tu jakaś roślinka, tu jest jeszcze ognista pokrzywa. I to by było chyba na tyle. Wypijmy jeszcze raz potionki. Strasznie szybko idą. Dobrze, szybki śledź. Ok, i lecimy do góry. Tam są jakieś rośliny, jeszcze rosną. Już chyba nie będę tego zbierał. Ok. Jeszcze raz sobie pójdziemy tutaj do góry. Powiadomimy tego pirata Owena, że niestety jego kompan nie żyje. Niestety, Malcolm nie żyje. No tego się obawiałem. A teraz będę sobie wyrzucał, że mu nie pomogłem. Jesteś naprawdę odważny, wiesz? Ja nigdy bym się na to nie zdobył. Dobrze. No i teraz musimy jeszcze pójść sobie do piratów. Chociaż, dobra, nie, potem pójdziemy do piratów. Na razie pójdziemy sobie do tego kanionu, skoro tu i tak będzie po drodze. Musielibyśmy wtedy nadrabiać tylko zbędne kilometry, a tak to pójdziemy sobie tutaj, a dopiero potem do piratów i będzie po drodze. Obyśmy tylko nie napotkali nic, co zagraża naszemu zdrowiu. Nie no, śmieję się. Pokienne ziele, to sobie zbierzemy akurat. Tu jest też chyba jeszcze coś do zebrania. Tak, więcej bagiennego ziela. Ziele lecznicze. Jeszcze więcej bagiennego ziela. Okej. Okay. Tam jest pustynny szczur. Zapiszmy. I wybierzemy się ubić pustynnego szczura. Okej, okay, nawet dwa w sumie. Okej, okay, plus 100. Denerwują mnie te lagi strasznie. A niestety nic na nie mogę poradzić. Bo szczerze mówiąc już próbowałem ogólnie. Próbowałem z rozdzielczością, próbowałem z grafiką, nie wiem, i w dalszym ciągu ten Gothic się tnie, mimo wszystko, że mam w miarę dobry komputer na ten moment. Jakby niestety nie daję sobie rady ze starszą grą. A szkoda, bo mogłoby tak ładnie, płynnie chodzić. Dobra, użyjmy sobie tego kamienia. Właśnie, nie pamiętam, jak one się nazywały, masakra. I przejdźmy tutaj sobie przez portal. W jedną, w drugą stronę. I jeden z mogłów wody nada nam za chwilkę kolejny. Ok, plus 100 do doświadczenia. Idziemy po kolejny kamień. I może zajrzyjmy do tego, o właśnie, do Kronosa. Zobaczmy, czy może ma jakieś fajne zaklęcie na sprzedaż inne. Pohandluj. O właśnie, o tym mówię. Tu mamy tak, grom, mamy lodową lancę, która zabiera 100. Zadaje 100 obrażeń. Kula ognia. Gejzer. Błyskawica, nie, to jest ta słabsza błyskawica. Dobra, to no, widzę, że na razie tutaj nic ciekawego nie ma chyba. Okej, okay, no trudno. Dobra, wycofujemy się. Pójdźmy tylko po ten jeden kamień. Tylko nie pamiętam, kto go miał. Myxir? Nie, nie Myxir. Riordian na pewno go nie miał. Merdarion. Dobra. Uaktywniłem jeden z kamieni. Widzę. A więc jednak miałem rację. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne.
W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze. Fajnie, mamy kolejny poziom. No i wybierzmy się na polowanie do tego kanionu. Mam nadzieję, że damy radę. Tam nad głową bez jego jest wejście do kopalni i tam też się musimy udać, aby coś ciekawego zebrać, co nam pomoże w późniejszym... O Jezus, pustynne szczury. Co nam pomoże w późniejszej... Jakby... W późniejszym dołączeniu do piratów. Pulma jagoda. Dobrze, rośliny tu jakieś też sobie rosną. Nie chcę za bardzo się wychylać, bo jeden z tych gnoi, które tam sobie krążą, może na nas się w każdej chwili rzucić przez to, że jesteśmy tutaj bardzo na widoku. Mamy jakieś zakręcie lecznicze? Mamy, dobra, to może tego użyjmy. Okej, pięknie, całe HP, Jezus, jak miło. Dobrze, zapiszmy jeszcze raz i spróbujmy rozwalić tego gnoja. To jest brzytwiak bodajże. Te brzytwiaki będzie trzeba później ogólnie... ogólnie trzeba będzie później je pozabijać. A my jesteśmy niestety właśnie troszkę za słabi na nie. A może i nie? Może damy im radę? Dobra, nie ma lipy. Kurde, naprawdę fajnie. Tam się już... no właśnie, tamte, które idą do tego, przed nami, konsacze one się nazywają chyba i są tak kurde cwane, one z takiej odległości potrafią nas dostrzec, że to jest szok. Może jeszcze raz się uleczmy. I teraz nie wiem czy... Aha, za mało many mamy. A nie, dobrze, dało radę. Okej, nieważne. Jeszcze raz zapis. Teraz nie wiem czy one do nas idą, czy do tego... Czy one go idą zeżreć. One chcą go opierdzielić chyba, tak, bo one teraz... Do niego się skradają. O, jaki smaczny kąsek. O, niam, niam, niam. I się zdział, a nie. Okej, to jest jakaś jaskinia. Zębate ziele. Jezus Mario, ile zębatego ziela. Pozbierajmy to sobie tak samo. Dobrze, spróbujmy zabić te kąsacze jeszcze. Ale bardzo się cieszę, że nam się udało zabić w ogóle tego... O, brzytwiaki. Tam brzytwiaki... Atakują kąsacza, biją się z nim, zażarły go. Okej, okay, dobra, czyli z brzytwiakami damy sobie radę, tylko że pojedynczo, no niestety to jest właśnie ten minus. Dobra, jeszcze raz może zapis. I chodźcie tutaj brzytwiaki. Damy im radę. Patrz, one się cofają co chwilę, bo one nie wiedzą czy jeszcze mnie atakować, to jest śmieszne dopiero. O, te. O, i z powrotem. Co za głupota. Okej, dobra. Daliśmy radę. Póki co tam sobie chyba nie będziemy wchodzić. Tam szli, znaczy tam na dół. Bo tam jest pełno tych stworków, a też będzie później okazja, żeby zabić je wspólnie z kimś. A zamiast tego wejdziemy sobie do jaskini, bo od tego zależy tak naprawdę dalsza akcja z piratami. Idziemy do góry. Zatem... Tu będą chyba tylko pełzacze, tego się troszkę obawiam. Boże, Gotiku, dlaczego ty tak się tniesz? Powiedz mi, dlaczego ty mi to robisz? Nie pozwalasz mi płynnie nagrywać gry. Widzowie będą źli. Będą zdenerwowani, że Gotik się tnie. Sam byłbym zdenerwowany. O, super, dobra. Rozwaliliśmy pełzacza. I to w miarę szybkim tempie. Czyli w sumie nie z nami tak źle, z naszą siłą. Tam sobie latają. Dobra, tu zawsze idzie się pogubić w tych korytarzach. Zobaczmy tutaj teraz sobie. O, tam jest chyba wojownik, coś. O, że one będą twarde znowu. Dobra. Jeszcze raz zapis. Chodź, zobaczymy, czy jesteś taki silny. O, nie jesteś. No, bardzo fajnie. Okej, 180 expa, bardzo fajnie. Kostur sędziego, mikstura. Niebieski bez, skórzany mieszek, dobrze.
W sumie to na razie nie zapisuję, skoro tak dobrze nam idzie z tymi pełzaczami. Ty jesteś zwykłym pełzaczem, ale tam... A nie, tylko ty jesteś. Dobra, to chodź. Ciebie zabijemy. O, ale krytyk wszedł. O Jezus, pięknie, dobrze. Aż się przyjemnie naprawdę walczy, tak? Gra. Jak takie krytyki wchodzą. Zbieramy te wszystkie pierdoły. Teraz zajrzyjmy sobie tutaj właśnie w lewą odmękę korytarza. Mięsokopacza. I pokopmy sobie teraz tutaj. I coś tutaj fajnego znajdziemy. Oj, przepraszam, zatrzęsłem kamerką chyba. Nie wiem, czy było widać. Sądzę, że coś znalazłem. Skrzynia ze skarbem. No i otworzymy sobie ją. Tu mamy jeszcze mieszki. Skorzenę mieszek. 100 monet i 50, dobrze. Skrzynia ze skarbem. Zdobyłem startę różnych rzeczy. Okej, okay, nie wiem dokładnie, które to rzeczy są. Poza jednym. Tego nie możemy otworzyć. Rozkazy, list gończy, przepustka. To nie. Wynagrodzenie. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie złotem kieszenie. Tak, no i jest po prostu jakiś rozwalony statek z Syrena. Suma łupów 14, no tam załóżmy, że 15 tysięcy. Dla załogi 10 tysięcy, dla oficera 2,5 tysiąca, kapitan 1200. A jego działko to 2200 tylko. Fregata Miriama, tak samo. Różne są wynagrodzenia dla ludzi, a ten sobie i tak bierze więcej. No to cwaniak. I teraz musimy się udać do piratów i pogadać sobie z nimi na ten temat, że co to w ogóle za takie... Co to jest? Co to jest w ogóle? Nie? Jak on śmie w ogóle takie rzeczy robić własnemu kapitanowi? No więc idziemy tam, do niego. O nie, a skąd te modliszki się wzięły? Nie było ich tu wcześniej. Teraz mi tylko problem robią. Muszę jeszcze z nimi walczyć, kurde. Chodź, chodź, durna. Pełzarze to tam ciul, ale te modliszki... Z nimi już może być problem. Albo i nie. Wszystko zależy od tego, czy wejdzie krytyczne uderzenie, czy nie. Dobra, okej. Daliśmy radę. Biegnijmy z powrotem teraz sobie tutaj do piratów. Boże, lagi. Jezus, jak ja tego nienawidzę. Witaj, Jacku Alligatorze. Znasz może Angusa i jego kumpla Hanka? Nie widziałem ich od jakiegoś czasu. W sumie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby przepadli na dobre. Dlaczego? Ci obwiesie kręcą się zwykle w pobliżu jeziora, skutecznie odstraszając zwierzynę. A jak myślisz, nad którym jeziorem przebywają najczęściej? Pamiętasz nasze polowanie? Tak. Chyba w Kotlinie. Tam ich widywałem najczęściej. Okej. Okay. A właśnie, czego do nas nauczyć możesz? Naucz. Czego chcesz? Nie, tego nie chcemy. Dobra, ogólnie to była taka mała podpowiedź na temat tego, gdzie możemy znaleźć Angusa i Hanka. Ale nieważne. Okej, okay, dobrze. Czy my możemy z tobą pogadać? Zostaw mnie w spokoju. Nie, to nie. Dobra. Musimy pogadać z tym młodym. Naprawdę tak powiedział. Ale zanim pogadamy z tym młodym, pogadamy z tym pijaczyną, który sobie śpi teraz tam dalej w tym swoim łóżku, że znaleźliśmy Angusa i Hanka. Morgan. Dawaj, chłopie. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka, znalazłem ich. I co? Mam ci płacić za każdą nowinę? Gdzie są? Nie żyją.
A pierścień? Co z nim? Cwaniak. Oto on. Tak, to on. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, wiesz? Weź tę kamienną tabliczkę. Może wygląda niepozornie, ale Garrett da ci za nią niezłą sumkę. Dobra. Idź spać. A, ty możesz teraz mi jakieś inne zadania dać? Nie, chyba nie. Ej, ty. Jest jeszcze... Na razie nie. Znajdź sobie jak. Dobrze. O, ja ten znowu piję. Dobra, ta sranie w banie tam, dobry trunek. Idziemy teraz do tego typa u góry tutaj, co jest przy chatce Grega. I w sumie możemy... O Jezu, lagi, Boże. Wykończę się. Skip. Jeśli chodzi o Angusa i Hanga... Tak? Znalazłem ich. Nie żyją. A więc jednak, biedni dranie. Ale nie liczyłem na nic innego. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Powinieneś zanieść te smutne wieści Billowi, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś. Ale nie wal prosto z mostu. Bill jest jeszcze młody. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Okej. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Bill, mamy dla ciebie smutną nowinę. Nie mów, że ten... Znalazłem twoich przyjaciół. No i? Gdzie są? Nie żyją. No to sprawka tych cholernych bandytów. Być może. Przeklęte łotry. Niech ich piekło pochłonie. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, kto jest temu winien. Okej, dowiemy się do tego w późniejszym etapie gry. Został nam tylko jeden pirat. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Nie chciałeś przypadkiem klucza do chaty Grega? Dam ci klucz do chaty kapitana. Tam jest naprawdę dużo cennych przedmiotów. Ale teraz dawaj notatnik i trzymaj gębę na kłódkę. Umowa stoi? Okej, dziękujemy. Wchodzimy do chaty Grega. Pozbierajmy sobie wszystko, co tutaj jest. Pierścień, w japie wilka, kufer. Dziennik Grega, złoto. I biały rum. I lag. Znowu. Dziwne, bo tak wcześniej się nie ścinało bardzo. Srebrne naczynie, mieszki, pełno mieszków, wiadomość w butelce. Zobaczmy, co tam w ogóle jest w tej butelce. Mapa do skarbu. O, tu jest. No i tutaj mamy zaznaczone wszystkie miejsca, gdzie nasz kapitan Greg poukrywał skarby. Dobrze. Ryby, złoto, blanty, kwarcyt. Okej. Wszystko zbieramy. No i został sekstans i złoty świecznik. Dobrze, możemy wyjść. Hej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaź z mojej ławki. I to już. A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów z wieży. Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze. Ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa
praca. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. O jakich stworach mówiłeś? O brzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz obóz. Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. Sam tak mówiłem. Mam tam pójść sam? Możesz wziąć paru chłopaków, jeśli chcesz. Powinni uczciwie popracować, zamiast się lenić. Tak też zrobimy, ale to później. No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. Tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Najpierw załatw wszystkie brzytwiaki. Okej. Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Greg, a to jest mój obóz. Wszystko gra? Dobra. Mamy fajny pancerz. Zobaczmy sobie tylko jego statystyki. Piracka zbroja. 55/55 do broni i strzał. No i bardzo fajnie. Lekki pancerz najemnika był ciut słabszy. Chyba, że założyło się do tego jeszcze pas najemnika, to było porównywalnie taki sam chyba. Dobrze. Spróbuję ogarnąć te lagi do kolejnego odcinka, bo trochę mnie to bardzo denerwuje. Jak macie jakiś pomysł, jak można się z tym uporać, to możecie wpisać w komentarzach. Dobra, wypijmy sobie tylko te miksturki. Zobaczmy statystyki. Siła, zręczność, pirat. Kto nas tu mógł czegoś nauczyć? Brandon. Naucz mnie czegoś. Siła plus 10, dobra. Okej, troszkę pójdziemy pod siłę. Siła 55. Czy możemy ubrać jakiś inny miecz? Nie, nie możemy, ale i tak mimo wszystko będzie mocniejszy atak. No, możemy werbować tych ludzi. Ewentualnie możemy powiedzieć temu jeszcze jednemu tutaj obibokowi. Aha, on tu już piłuje. Francis. Idź sobie. Dobra, nie to nie. Okej, na tym sobie skończymy. Tak jak mówię, postaram się jeszcze te lagi ogarnąć jakoś, nie wiem. Może wgram jakiegoś patcha czy coś takiego, jak to coś da w ogóle. A tymczasem dzięki za uwagę, na razie i cześć.